Rozdział 9. Słuchaj słowa Pana. Ziemio, 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 słuchaj głosu Pańskiego. Tak ważne dla nas jest to, abyśmy słuchali głosu Pana, Boga naszego, który nas stworzył po raz pierwszy w Adamie w cielesnym wymiarze, a następnie po raz drugi w duchowym wymiarze osiągalnym przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Bezbożność człowieka w życiu danym mu przez Boga zawsze jest spowodowana niesłuchaniem głosu swego prawdziwego Pana. Jeszcze dzisiaj w głosie Jego słyszalne jest to wspaniałe słowo łaska. Małe dziecko jest bardzo wyczulone na tonację docierającego do niego głosu. Jest ono w stanie wyczuć, kiedy rodzic jest już wystarczająco rozgniewana, kiedy jeszcze nie. My również musimy rozpoznać w głosie Pana, jaki On jest, także względem nas. Mamy słuchać, co Bóg do nas mówi i usłyszeć o łasce, o przebaczeniu, usłyszeć o posłuszeństwie, usłyszeć o zwycięstwie w Chrystusie. Musimy usłyszeć o nadziei spotkania się z Bogiem, o tych zachęcających słowach, które mówią nam o pokonaniu szatana, śmierci i grzechu. Niech Pan nam w tym pomoże. Najważniejsze, żebyśmy usłyszeli słowa Boże, nie tylko uszami fizycznymi, ale uszami duchowymi. Naszym doświadczeniem jest, że to ciało nie chce się tak łatwo temu głosowi poddać, lecz duchowi miły jest głos Ducha Świętego. Problem polega właśnie na tym, że diabeł znajduje jakby przyjaciela w tym ciele i on namawia je do lekceważenia Słowa Bożego. Zobaczcie, jeżeli nasze ciało szuka sprawiedliwości dla siebie, to diabeł już ma w ciele naszym swego przyjaciela ku naszej zgubie. Wtedy on podsyca nasze ciało, swojego przyjaciela i daje mu swoje jedzenie. Słowo, które go rozpala, rozpala dla piekła. Jakub mówi, że język może być rozpalony przez piekło, to znaczy, że człowiek poddał się swemu ciału. Natomiast człowiek, który potrafi ujarzmić swój język, potrafi ujarzmić też całe ciało, żeby nie słuchało już diabła, ale żeby było zupełnie ukrzyżowane. Ci, którzy naprawdę usłyszeli głos Boży i przyjęli go z wiarą, znaleźli w ukrzyżowaniu odpowiednie miejsce i my wiemy o tym, lecz zobaczcie, ile jest walki w nas i pośród nas, abyśmy byli zgodni z krzyżem, w tym, że w naszym ciele nie znajdujemy niczego dobrego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Wiemy, że w sprawach duchowych nasze ciało nigdy nie było dla nas dobrym doradcą. Ciało Ewy podpowiedziało jej: posłuchaj węża. Ciało Adama poszło za ciałem Ewy, a później ich dzieci zbierały owoce tego, co zasiało ciało. Do dzisiaj przez tak wielu ludzi zbierane jest to samo żniwo, chociaż przyszedł Jezus i przeciął krzyżem drogę ciała, żebyśmy się już według ciała nie znali, ale według Chrystusa. Jeszcze do dzisiaj trwa wielka bitwa w sercach naszych o zachowanie Słowa Chrystusowego jako skarbu przewyższającego wszystkie skarby tego przemijającego świata. I zaprawdę to jest łaską od Boga, że my dzisiaj czytając Biblię usłyszymy głos Boży, który mówi poprzez Słowo Biblii do nas: zrób to tak. Wobec Słowa Bożego muszą runąć wszystkie nasze cielesne zapatrywania, wszystkie nasze cielesne sposoby, bo inaczej nie posłuchamy głosu Bożego. Pan Jezus ustąpił wobec Boga Ojca i powiedział: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I poszedł za głosem Ojca, który poprowadził go na krzyż. Pamiętamy, że gdy Pan Jezus był chrzczony, to głos Ojca odezwał się z nieba, mówiąc: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Następnie Pan Jezus wyruszył w pielgrzymkę, dokąd ona najpierw podążała, ku pustyni, ku 40 dniom ciągłych pokuszeń, bez jedzenia, w samotności. Dopiero wtedy, kiedy odniesione zostało zwycięstwo, Duch Święty zaprowadził Pana Jezusa, aby zaczął opowiadać o Królestwie Bożym. Ale wcześniej Pan nasz
przeżył tamto doświadczenie, w którym Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, aby tylko cokolwiek zjeść i nadal żyć. Ciało chłostane głodem chciało wszystkiego dla siebie, ale nasz Pan powiedział śmiertelnie głodnemu ciału swemu nie, a Bogu Jego Słowu tak. Czy Słowo Boże jest dla nas tak, jak i dla Pana naszego, będącego wtedy w ciele, chlebem, ubraniem, mieszkaniem? Pan mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Wiemy, że Pan modlił się o rozmnożenie chleba i chleb się rozmnożył. Przez Słowo Boże i dla tego Słowa stworzone zostało niebo i ziemia i przez nie rozmnożył się chleb. Kiedy Bóg mówi, to dla nas ludzi najważniejszym jest zrozumieć, co On do nas mówi. Na górze przemienienia Pan Jezus zajaśniał chwałą, a apostołowie nasi bracia mogli usłyszeć głos: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Głos z nieba znowu się odezwał i ludzie usłyszeli wyznanie Boga naszego o Synu swoim, a naszym Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwe wydarzenie, rozgrywające się w czasie i przestrzeni, scena to ziemia, całe niebo to wystrój, który jest wokół nas i głos z nieba mówiący, a oni wszyscy słyszą, wyraźnie słyszą głos Boży. Ten wyraźnie rozbrzmiewający głos mówi nam, jak jest nasz Bóg, o którym Salomon powiedział, że świątynia, którą zbudował wedle planu Bożego, jest zbyt mała, żeby go zmieścić, a całe te niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie go ogarnąć. Bóg mówi z góry. On ogarnia sobą wszystko. On może powiedzieć tak, że cała ziemia go usłyszy. Tak potężny jest głos naszego wszechmogącego Boga, o którym psalmista pisze, używając podobieństwa, jak szum wielu wód. Bóg przemówił, a ludzie to usłyszeli. Ci przy chrzcie myśleli, że zagrzmiało, ale ci na górze przemienienia usłyszeli wyraźnie, co Pan powiedział do nich. Niech będzie uwielbione imię Pańskie. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Jana, 12 rozdział 27 wiersza. Głos mówiący z nieba. Teraz dusza moja zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem. I jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus, odpowiadając, rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Nie gwoli mnie, ale gwoli was, odezwał się ten głos. Zobaczmy, co Pan powiedział. Pan powiedział, przecież przyszedłem na tę godzinę. A po jego doświadczeniu nastąpiło teraz nasze doświadczenie życia codziennego. I przed nami stoi ta sama odpowiedź. Dlatego i myśmy wyszli na pohańbienie Chrystusowe. Kiedy Bóg Ojciec powołał nas do siebie w Jezusie Chrystusie, na co myśmy wyszli? Czyż nie wyszliśmy właśnie na taki czas? Na takie doświadczenia? Na takie rzeczy, w których już wcześniej przebywał także nasz Pan? I wtedy Pan powiedział, Ojcze, uwielbij imię swoje. I odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem. I jeszcze uwielbię. Syn Boży, Jezus Chrystus, miłując Ojca, zdecydowany także w pohańbieniu krzyża być Mu posłusznym dla spełnienia Jego i swojej miłości do nas i dla Jego chwały, powiedział, Ojcze, uwielbij imię swoje. Na to przyszedłem.
teraz w nas. Jest takie wielkie doświadczenie, aby pójść śladami naszego Mistrza, Pana Jezusa Chrystusa i wytrwać przy Nim do końca naszej wspólnej pielgrzymki, mówiąc: Panie, Jezusie Chrystusie, uwielbij imię swoje. Codziennie przeżywamy doświadczenie posłuszeństwa Jego głosowi, który i dzisiaj dzięki Duchowi Świętemu do nas dociera. Duch Święty doradza nam naśladowanie Chrystusa we wszystkim. I chociaż dobrze wiemy, że to doradztwo prowadzi nas ku uwielbieniu Jezusa Chrystusa w nas, to widzimy nadal, że mimo tak wielu pięknych doświadczeń z Bogiem, to ciało pozostaje oporne na rady Ducha Świętego. Możemy mówić bratu, jak Bóg do nas wyraźnie mówi: zostaw to, że ktoś cię drażni. Idź, raduj się niebem, w którym przebywa twój tak miły ci Pan i do spotkania, z którym chcesz dotrzeć. Niech radość twoja nigdy nie straci smaku nieba, w którym przebywasz przez Jezusa Chrystusa. Słowo raduj się w Panu zawsze musi przeniknąć cię do głębi, czyniąc cię zdolnym radować się zawsze w Panu. Samo słyszenie tego doradztwa spotyka się z oporem naszego ciała wobec takich porad, a diabeł podsyca ten opór, licząc, że raczej ulegniemy wobec ciała grzechu i śmierci niż wobec Ducha Świętego. Każde dopuszczenie jednej myśli ciemności, prowadzającej na zlitowanie się nad nami samymi, a oskarżającej kogoś innego, powoduje większy opór wobec doradztwa Ducha Świętego i atak następnych myśli, mających udowodnić, że to my mamy rację, a wszyscy inni myślą tylko, jak nam coś złego uczynić. Gdy pozwalamy naszemu wrogowi na takie sianie zła w nas, wtedy opór ciała dalej rośnie, a radość zbawienia maleje ku naszej tragedii i zasmuceniu Ducha Świętego. Zdecydowane zaś odparcie tych piekielnych myśli i zajmowanie pozycji według doradztwa Ducha Świętego najczęściej natychmiast powoduje zmianę w działaniu frontu ciemności i agresywne skierowanie naszej uwagi na inną osobę, która według piekła jest naszym wrogiem. A jeżeli i tę myśl zamienimy w błogosławienie tej osobie, trwając w zwycięstwie według doradztwa Bożego, ciemność ponownie próbuje nas pociągnąć ku sobie poprzez narzekanie, oskarżanie, litowanie się nad sobą samym lub niepewność jutra. Gdy trwamy przy radach Ducha Świętego, ciemność musi albo ustać na jakiś czas w swoich działaniach, albo jeszcze bardziej się ujawnić. Rzadko kiedy następuje ten drugi sposób działania, gdyż powoduje on utwierdzanie naszej postawy poddania się głosowi Duchowi Świętego. Najczęściej ciemność ustępuje do pewnego czasu, aby później ponowić delikatnie swoje ciemne doradztwo, a gdybyśmy zaczęli jej słuchać, ponownie zacznie z agresją oskarżać fałszywie lub prawdziwie innych, jak i również, o ile jest możliwe, i nas samych. To jest prawdziwa bitwa, podczas której ćwiczymy się w pobożności, tnąc Słowem Bożym wszystko to, co nas kusi, schlebia nam lub potępia nas. Zwycięstwo jest nam dane zawsze w Jezusie. Ciało oszukane przez ciemność mówi: zobacz, to jest prawda, co diabeł do ciebie mówi. A prawda jest tylko jedna. Czyż nie na to wyszliśmy, żeby żyć dla Jezusa? Żeby Jemu oddać chwałę, odważnie mówiąc: Panie, uwielbij imię swoje. Są dni, kiedy ataki ciemności idą fala za falą, a my przeżywamy olbrzymie doświadczenie łamania się i powstawania, aby pozostać w pozycji z Chrystusem, który zło dobrem zwyciężył. Bóg chce nas mieć wyćwiczonych w wytrwaniu z Chrystusem do końca. Diabeł za pozwoleniem Bożym organizuje wszystko, aby nas porwać w piekielnym wirze, mającym zatracić w nas wiarę, pokój, radość i miłość i tak nami zakręcić, abyśmy zupełnie stracili orientację otwartego nieba i poddali się jego ciemnemu działaniu. Wtedy też najbardziej doznajemy, jak bardzo jesteśmy słabi i zależni od Pana i Jego mocy i wołamy błagalnie do Niego, aby pomógł nam pozostać posłusznymi woli Ojca.
ale czasami nawet po takim wołaniu. Wydaje się, jakby wir ten miał już nas za chwilę pochłonąć, a nam coraz bardziej wydaje się, że pozostajemy sami z naszym doświadczeniem. Nasze spojrzenie robi się smętne lub groźne, a oblicze ciemne. Myśli nasze kłębią się, ale nasz duch nadal patrzy na Pana. I dzięki Jego mocy stajemy w jednym momencie, ponownie, mocno, na skalę Jego słowa. I wzrok nasz, i oblicze nasze, ponownie zaczyna jaśnieć Jego chwałą. Nasz wódz uczy nas, abyśmy zawsze trwając w Nim, gotowi byli reagować na wszystko, co się z nami i wokół nas dzieje. Niech Cię nigdy, żołnierzu Chrystusowy, nie dziwi, że gdy już cieszysz się, że wygrałeś i gotów byłbyś już wszystkim ogłosić swoje zwycięstwo, przychodzi na Ciebie następne doświadczenie, z którego ponownie jedynym Twoim wyjściem jest wierne posłuszeństwo Panu Twemu, Jezusowi Chrystusowi i oddawanie Jemu chwały we wszystkim. My, którzy jesteśmy w bitwie, wiemy, jak często ten zewnętrzny człowiek chciałby sobie przypisać chwałę zwycięstwa, które należy się wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdy przebywamy w doświadczeniu, ten zewnętrzny człowiek chce biadolić i narzekać, ale gdy tylko wyjdziemy w triumfie Chrystusowym z tego doświadczenia, chce to natychmiast przypisać sobie samemu, mówiąc ja. Dlatego też przeżywamy ponowienie doświadczenia, abyśmy zawsze trwali w umartwianiu tego zewnętrznego, aby wewnętrzny duchowy człowiek zawsze zwyciężał w duchu Chrystusowym i roznosił Jego woń wśród innych ludzi. Bóg pozwala nas kusić stosownie do doświadczenia, a zarazem mówi o swojej mocy, o swojej chwale, o swoim zwycięstwie i o tym, że jeżeli się oprzesz na Nim, nie zawiedziesz się, ale opuścisz doświadczenie czyściejsze, by wydawać obfitszy owoc dla Jego chwały. Bóg uczy nas w bitwie rzetelnego trzymania się tego, co On do nas mówi. Czyni wokół nas pole bitewne. Umiejscawia nas w środku i mówi, a teraz walcz, używając tego, czego Ciebie już nauczyłem. Czego użyjesz? Jeżeli użyjesz tego, co z ciała, przegrasz. A jeśli użyjesz tego, co do Ciebie powiedziałem, wygrasz. Orężem jest Słowo Boże. Jeśli je użyjesz, wygrasz. A jeśli pozwolisz, żeby Twoje słowo stanęło wyżej, będziesz musiał przegrywać. Człowiek, który wychodzi ze Słowem Bożym w tym kierunku, jest zachwycony Panem. To jest wielkie szczęście dla nas, że możemy być zachwyceni Panem. Zobacz, jak jest nam dobrze, gdy ginie stary człowiek, bo stary człowiek musi zginąć, gdyż nie możemy z nim iść w tak wielkiej bitwie i odnosić zwycięstwo. To jest jeden z najgorszych naszych wrogów. To on nas podjudza, to on nas stale chce ściągnąć z powrotem w swoim kierunku. On chce coś dla siebie, a my mu nie chcemy tego dać, bo chcemy iść za Jezusem. On chce z powrotem osiągnąć to, co utracił w krzyżu. To jest nasz wróg, który dla naszego duchowego i fizycznego dobra codziennie musi być ukrzyżowany. Jeżeli będziesz się radzić ciała i krwi, to ono ci zawsze poradzi to, co będzie mu miłe, a tobie ku zgubie. Ono ma tysiące pomysłów, a my mamy mieć jedną odpowiedź. To, co powiedział Bóg do nas. Słuchaj Syna Mego. Jeżeli będę słuchał Jezusa, nie zawiodę się. Pan mówi, ja dźwigam twoje ciężary. Złóż je codziennie z wiarą na mnie. Jakże niestety, często, człowiek mówi, tak, składam, ale gdy przychodzi doświadczenie, rozpoczyna znowu bitwę według własnego, cielesnego widzimisię. Musimy być wytrwali w naśladowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy tylko dzień walczyć i zwyciężyć. Cieszymy się zwycięstwem i błogosławimy wszystkich, których wróg przedstawia nam w swoim złym świetle. On chce, abyśmy im złorzeczyli, ale my ich błogosławimy. I tak mija jeden i drugi dzień zwycięstwa, a trzeciego dnia już trochę poluzowałeś sobie i diabeł z tą samą rzeczą przychodzi ponownie, a ty może już zaczynasz słuchać go i poddawać się jego sposobowi myślenia. Jakże uparcie on nas wypróbowuje. Czy nadal trwamy w Słowie Bożym jako wykonujący je? Musimy wygrywać bitwę z ciemnością codziennie, słuchając, co mówi do nas Jezus, bo dobrze wiemy,
że Pana naszego, gdy był w ciele na ziemi, ciemność nigdy nie przemogła. Ziemio, słuchaj słowa Pana. To jest 3 razy powtórzone. Ziemio, 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 słuchaj głosu Pana swego Boga. Słuchaj go bardzo wyraźnie. Pan mówi, że ten głos odezwał się gwoli nas, aby wszyscy ludzie mogli usłyszeć. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jaki wspaniały głos naszego Pana. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Gdy będę wywyższony na krzyżu, wszystkich za sobą pociągnę, jaka to jest dla nas błogosławiona obietnica. W Chrystusie mamy piękne, nowe życie. Świat tkwi w złem. I zły nas kusi, żebyśmy zrobili coś wbrew nowemu życiu. Żebyśmy gdzieś postawili na swoim i zło złem pokonali. A wiemy, że właśnie stąd pojawiają się w Kościele wszystkie kłótnie, waśnie i odszczepieństwa. Czyż to nie piekło rozpala te namiętności w człowieku? A człowiek rozpalony przez piekło upiera się przy swoim i walczy o swoje prawa? Jesteśmy pełni podziwu dla Pana. Zrezygnował z wszystkiego, kim był wcześniej, aby stać się człowiekiem takim jak my. Przyjął ciało grzechu i w tym ciele grzechu nie popełnił żadnego grzechu, bo był do końca posłuszny Ojcu. Zwyciężył dla nas i teraz my wchodzimy w tę samą bitwę, ale z Jego powołania. To nie jest coś innego. Nie myśl sobie, że słowa sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia to są takie słowa tylko do przeczytania, bo my musimy je przeżyć i to my musimy wygrać tę bitwę. Widzimy dzięki Bogu, jak te 2 fronty zbliżają się do siebie w nas. To właśnie my, wyznawcy Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy obiektem głównego spojenia tych frontów. Cała bitwa rozgrywa się o nas i w nas. Duch Święty spokojny, zdecydowany, diabeł szarpiący, próbujący rozerwać w jakiś sposób spojenie nas z Jezusem Chrystusem i cały czas spokojny głos Pana, abyśmy trwali w Nim i wypełniali wolę Ojca. Mając już ileś doświadczeń za sobą, wiemy, że możemy ogłaszać to wszystkim ludziom. Pan nigdy nie przegrywa. Nigdy. Ten głupi i ten słaby w oczach tego świata, bo oparty wyłącznie na Chrystusie, to ja i ty. Ale Pan ma moc codziennie potwierdzać, że to tylko dzięki Niemu ta głupota i ta słabość są mocniejsze niż moc wszystkich ludzi, ponieważ w takim namiocie, uznanym przez ludzi za głupi i słaby, Pan przez wiarę w Niego odniósł swój wspaniały triumf i zwycięstwo. Nasz Pan i Bóg jest mocny uczynić wszystko to, co zamierzył, a któż wyrwie nas z Jego ręki? To jest chwalebne, że Pan powiedział, pociągnę za sobą wszystkich. Niech będzie uwielbione Jego imię. W Biblii są zapisane wszystkie tak ważne dla nas informacje i opisy doświadczeń tych mężów i niewiast Bożych, którzy pielgrzymowali już przed nami, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Dopiero w naszym własnym doświadczeniu okazuje się rzeczywistość tego, czy one w nas znalazły swoje miejsce i czy my z nich korzystamy, jak już z wypróbowanych w Bożym doświadczeniu rozwiązań. Dopiero w realnym doświadczeniu okazuje się, czy rzeczywiście słowo to znalazło w nas swoje odpowiednie miejsce. Piękne jest słowo Pana. Cieszymy się nim i mówimy o nim z podziwem, gdy dociera do nas, ale pamiętajmy, że to my osobiście musimy doznać w sobie samych Jego mocy, bo dla nas wszystkich najważniejsze jest to, aby Jego słowo odniosło swój triumf przede wszystkim w nas. List do Hebrajczyków, 1 rozdział od 1 wiersza. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Jak On przemówił do nas przez Syna? Jak można przemówić przez jakąś osobę?
Czy to tylko były słowa, które Jezus mówił? Jezus mówił: ja mówię tylko to, co powiedział mi Ojciec. W porządku, to były słowa, które przyszły poprzez proroków, ale Bóg jeszcze bardziej przemówił przez Syna, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak przemówił Bóg przez Syna swego. Słowo stało się ciałem i okazało się zwycięzcą, triumfującym w takim ciele, jakie my mamy. Taka jest Boża odpowiedź na nasze porażki. W kim jest życie Jezusa, w tym jest zwycięstwo, bo chociaż jest słaby według ciała, jest mocnym według Ducha Chrystusowego, mieszkającego w nim. Duch samego Pana, Jezusa Chrystusa, to znaczy On sam, taki jakim jest, zamieszkał w człowieku Bożego zmiłowania, aby uczynić go zwycięzcą według siebie samego, jako zwycięzcy. Paweł mówi: chociaż przebywamy jeszcze w kruchym naczyniu, to moc Boża, która przewyższa wszystko, daje nam życie i prowadzi nas w zwycięstwie Chrystusowym. Bóg może nas prowadzić jak chce, gdyż On nas sobie wybrał przed założeniem świata. Następnie umieścił nas według swojego postanowienia w odpowiednim dla nas czasie tutaj, na ziemi, i teraz wypróbowuje to, co dla nas i w nas uczynił przez Słowo swoje, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, aby następnie przenieść nas w Nim do wieczności, jako swoje żywe kamienie przeznaczone do budowy nowego Jeruzalem. Jezus w nas, jakże godne to jest zachwycającego codziennego rozważania i korzystania ku Bożej chwale z tego, co już poznaliśmy w Nim. Przemówił i pokazał wyraźnie, jaki jest Jego zamiar. Patrząc na Jezusa, widzę i słyszę Boga takim, jakim On jest, pełnym miłości, osądzenia, przebaczenia, sprawiedliwości, prawdy, pokory, cierpliwości i niosącym pomoc. Widząc Boga Ojca, objawiającego się nam w Chrystusie, z dziękczynieniem poddaję się Duchowi Świętemu, abym dzięki Jego mocy działającej we mnie ginął codziennie jako stary człowiek, dla którego wiem, że nie ma już miejsca w Chrystusie zmartwychwstałym, aby już żył nowy człowiek. Nie ma już miejsca dla starego człowieka w nowym człowieku. Jakie to jest ważne, żeby to w nas już zamieszkało jako Boże objawienie. Nie ma starego człowieka. Koniec ze starym człowiekiem. Nie masz z nim więzi. Nie masz nic wspólnego z ciałem. Nie masz nic wspólnego z ciałem grzechu i śmierci. Bo ciało i krew nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie masz nic wspólnego z tym, co jest zewnętrzne. Dałeś siebie Jezusowi. Należysz do Jezusa. I On może dopiero ożywiać ciebie dla chwały Boga. Jeżeli my sami, bez mocy Bożej, będziemy ożywiać to, co zewnętrzne, to dla Boga będzie to falsyfikat. To będzie ponownie religijny człowiek. Bóg musi to uczynić w nas, a my musimy wierzyć w Niego i patrzeć na Niego, jakim On jest, i uczyć się słuchając Boga. On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Tak Bóg przemówił przez swego Syna. Pokazał nam siebie. I Pan mógł powiedzieć do Filipa: patrząc na mnie, widziałeś Ojca, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak Bóg przemówił do nas. Pokazał nam, jaki On jest dla nas. I teraz my musimy wytrwać w Jego Słowie, jeżeli chcemy wygrać bitwę, przechodząc przez wszystkie zasieki wroga, to znaczy przez wszystkie złe myśli i zwodnicze wydarzenia. Zobacz, chciałbyś żyć przecież w takim porządku, w którym wszystko jest przygotowane na czas i każdy jest gotowy wypełniać wszystko, co powiedział, a żyjesz w rezultacie we wszystkim, co jest zupełną przeciwnością tego, czego oczekujesz. Patrzysz na Pana? On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Zobaczcie, jakie to jest potężne, kiedy tak Go widzę. Chcę myśleć o Jezusie i chcę z Nim przebywać. Chcę patrzeć na Niego, chcę Go kosztować i poznawać. Wtedy ożywa wróg.
i wytacza przeciwko mnie działa swej nienawiści. A kiedy nie myślę o Jezusie, wtedy spokojnie mogę sobie myśleć, o, zrobię to czy tamto, trochę sobie pochodzę, podumam, trochę pomarzę i tak jakoś przeleci ten czas. W takich chwilach wróg jest spokojny i udaje, że go nie ma. Kiedy jesteś już w jego posiadaniu, to po co on ma się ujawniać? Ale spróbuj myśleć o Jezusie. Godzinę, dwie, trzy. Myśleć o tym, co on dla ciebie uczynił. Zobaczysz prawdziwą bitwę, gdyż wszedłeś w duchu umysłu swego, w duchowe pole bitewne. Mamy wiarą patrzeć na Pana Jezusa i trwać w zwycięskiej modlitwie. Dopiero gdy wchodzisz w pole bitewne, powodujesz to, że wróg musi się ujawnić i stanąć przeciwko tobie, bo on wie, że zaczynasz naprawdę zmierzać ku Bogu, czerpiąc życie wieczne w mocy Ducha Świętego. To jest najlepsze miejsce dla nas ludzi, gdy tak w Duchu Świętym możemy nieustannie rozważać to, co Pan powiedział do nas i korzystać z tego, co Pan uczynił dla nas z radością, śpiewając pieśni pochwalne w językach, które rozumiemy i których nie rozumiemy, to znaczy duchem i rozumem. Pan przemówił do nas i apostoł Chrystusa potwierdza nam to, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bóg przemówił. To jakże moglibyśmy Go nie słuchać? Co On do nas powiedział? Słuchajcie, to jest dla nas najważniejsze. Umiłowani Pańscy, bracia i siostry w Chrystusie, to jest dla nas najważniejsze. Bóg chce miłości. Ale żeby miłować siebie nawzajem, musimy rozpoznać miłość Bożą do nas. Musimy rozpoznać, do czego przywołał nas Bóg w Chrystusie, aby diabeł nas nie zamęczył różnymi fałszywymi informacjami i rzeczami. Musimy zobaczyć, do czego przywołał nas Bóg w Jezusie. Musimy to widzieć jasno i wyraźnie. List do Galacjan, 3 rozdział, 19-20 wiersz. W sercach waszych, myślę, że w większości serc tak, oby we wszystkich, pojawia się duchowe patrzenie na Pana i serca wasze zaczyna napełniać pokora, uniżenie, skromność, poddanie. Coraz bardziej chcecie być jak On, zwyciężyć zło. Chcecie być pokorni, cisi, radośni, szczęśliwi, służący innym. Chcecie naprawdę Go słyszeć. Chcecie rozpoznać ten głos w sercach swoich, wewnątrz siebie. Naprawdę gotowi jesteście słuchać Słowa Bożego, bo wiecie, że z tego macie pożytek, że to Słowo, kiedy pada na glebę waszego serca, gotowo, żeby je przyjąć, ono wyda plon dla chwały Boga i dla naszego dobra. Oto to Słowo. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Już nie ma pośrednika. Wcześniej lud izraelski słyszał słowa, które przekazywał Mojżesz, bo Mojżesz rozmawiał z Bogiem i później przychodził do ludu i mówił im to, co powiedział Bóg. Teraz już nie ma takiego pośrednika. Bóg mówi bezpośrednio do każdego z nas, którzy należymy do Boga. Jego głos dociera do twoich uszu. Pan mówi, kto ma uszy, niech słucha. Jego głos dociera do twoich uszu, do twego serca, do twego sumienia, do twego ducha. Duch Święty chce potwierdzać, że jestem Bożym dzieckiem dlatego, że miał pewność zbawienia. On tego nie tai, nie mówi w ukryciu, ja mu nic nie powiem, niech się trochę pomęczy, niech trochę powątpi, niech się tak trochę pokręci wokół siebie, a później może go zaskoczył tą wiadomością. Nie. Przybiega razem z wiarą daną mu od Boga i mówi, jesteś dzieckiem Boga. I potwierdza to memu duchowi. On wie, jak ważna jest to dla mnie wiadomość. Głos Ducha Świętego nadal dociera do nas. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście,
a wy wszyscy macie namaszczenie od świętego. Namaszczenie, które was wszystkich poucza. I wszyscy wiecie, czego was naucza. Wiecie, czego się macie trzymać. Wiecie, że ta nauka przychodzi z góry, z nieba i że darzy nas życiem wiecznym. Wiecie, że mówi wam o miłości, o przebaczeniu, o pokonaniu wroga, o odrzuceniu kłamstwa, o przyjęciu prawdy. Mówi wam o darzeniu innych pomocą. Mówi wam o tym, żeby słuchać Jezusa, uczyć się i zachowywać w sercu to, co On mówi, na przykład o czasie łaski i o wykorzystaniu Go dla Jego chwały. Słyszycie wszyscy ten głos, lecz każdy z nas chodzi w takim ciele, w którym mieszka grzech i diabeł chce się nim posłużyć, ale nie może, dopóki my jesteśmy martwi dla grzechu przez krzyż Chrystusowy, a krew Jezusa Chrystusa nadal przez wiarę skutecznie oczyszcza nas od wszelkiego martwego czynu. Bóg zostawił w nas grzech wraz ze swoim potępieniem go w ciele Chrystusa po to, żeby każdy z nas przeżył prawdziwe próby i aby okazało się, czy my naprawdę dzięki Jego łasce chcemy mieć Jezusa Chrystusa, Syna Jego w nas. Czy my chcemy Jego uniżenia, pokory, zwycięstwa, miłości, łagodności, dobroci, wstrzemięźliwości i cierpliwości w nas. Czy my chcemy Jezusa w nas? Czy my chcemy z Nim przeżyć każdy dzień? Dlatego pozostawił nas w takim ciele, aby każdy z nas był świadectwem Jego chwały, gdy pokonujemy wszelkie przeciwności w mocy Jego i w czasie przez Niego wyznaczonym, ucząc się pozostawania w odpocznieniu w Nim. Bóg jest jeden i przemawia do każdego z nas. Słyszysz ten głos. Jest to pewne i wszyscy możemy to powiedzieć, że ciało jest oporne wobec tego głosu. Ciało nie chce tego słyszeć. Ono znajduje 1000 powodów, które mu diabeł poddaje, aby nie słuchać. Ja potrzebuję tego, ja potrzebuję tamtego. Ja chcę to, ja tamto, muszę osiągnąć. Ja jeszcze muszę to zyskać. Poczekaj, Boże, ja to zrobię, kiedy coś załatwię. Ale ciało nigdy nie chce spełniać obietnic. Ono nie jest gotowe do spełniania Bożych obietnic. Ono jest złe, ono jest kłamliwe, oszukańcze. Ono naprawdę ma różne pomysły, żeby ubrać kłamstwo w prawdę. Przybiera pozór anioła światłości nawet wobec ciebie i mówi: no widzisz, nikt cię nie lubi, a ty tak bardzo wszystkich lubisz i tak dalej. Ono ci takie rzeczy poddaje i często to jest z ciała, bo Słowo Boże napisane w liście Jakuba mówi, że z ciała pochodzą te pożądliwości. Ono nie mówi cały czas: to diabeł, to diabeł. Mamy takie ciało i diabeł chętnie się nim posługuje przeciwko nam, jeśli mu tylko na to pozwolimy. A my w takim ciele mamy przyjąć triumf Pana nad ciałem, gotowi codziennie poddawać je krzyżowi śmierci Jego. Czy słyszysz ten głos, który mówi: raduj się, ja ci przebaczyłem grzechy, ja się zmiłowałem nad tobą, ja ci obiecuję całe wieczne życie ze mną. Raduj się z tego. Raduj się, bo jeżeli będziesz myślał stale o tym, co cielesne, to nie będziesz mógł się radować niebem. Nie będziesz mógł przebywać z Bogiem w czasie snu i w czasie chodzenia za dnia. Raduj się Panem. Zostaw diabłu wszystkie te rzeczy, które rozpalają piekłem twój umysł, mówienie i postępowanie. Czyż Bóg do nas nie mówi? Ja się troszczę o to wszystko, czego potrzebujesz w duchu i w ciele. A ciało uparcie mówi: nie dowierzam ci, nie dowierzam ci. Ciało się boi, a duch mówi: czy kiedykolwiek się spóźniłem? Ciało jednak trwa w uporze, ale teraz się na pewno nie powiedzie. Mogło się powieść wcześniej, ale teraz się na pewno nie uda. I takie inne rzeczy, i to jest właśnie ciało. Kiedy ono odeszło od Boga w grzech, trafiło w chaos i jest pogubione. Ale nasz duch napotkał już na słowo prawdy i jesteśmy już znalezieni przez Boga. Niech to bardzo mocno będzie w nas. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi. Kto ma uszy, niech słucha, co Jezus mówi. Pan chce, żeby Jego słowo padało na dobrą glebę. Niech Pan będzie uwielbiony i niech w każdym z nas to się dokonuje. Piękny jest głos Ducha Świętego.
Ale jego głos jest zawsze przeciwko naszemu ciału, zawsze. Trudnym doświadczeniem dla ciała jest, gdy cię ktoś poniży, niesłusznie oskarży, zrani twoją osobowość. Kiedy ktoś nie zrobi czegoś tak, jakbyś chciał, wtedy ciało zaraz zaczyna wrzeć. Ono próbuje, czy nie uda mu się jak wulkan, wytrysnąć piekłem. Ale kiedy patrzysz na Pana i idziesz z Panem i jesteś zdecydowany słuchać głosu Ducha Świętego, to mówisz, Panie, Ty cierpiałeś, znosiłeś wszystko w takim samym ciele, nie musiałeś, przyszedłeś, abym ja był uratowany. Powiedziałeś, że skoro Ty to znosisz, to i ja znosić to będę. Panie, idę dalej z Tobą. Mówię Wam, że to jest najlepsze lekarstwo. Patrzeć na Jezusa i słuchać, co On do nas mówi. On mówi, chodź w społeczności ze mną i naśladuj mnie, bo ode mnie na pewno nauczysz się pokory i cichości i będziesz prawdziwym mężem Bożym, prawdziwą niewiastą Bożą. Chodź ze mną w moim jarzmie, pod moim brzemieniem, a będziesz zawsze wiedział, że skoro mi takie rzeczy uczynili, tobie też to uczynią. I nie będziesz szukał sprawiedliwości w świecie, nie będziesz szukał jakichś rzeczy dla siebie w świecie, nie będziesz się obrażał, że ludzie cię okłamują i że mają cię za nic. Pana naszego też za nic mieli, lecz powiesz, Panie, ciebie mieli za nic i ja teraz doznaję tego samego. Ty przeszedłeś, ja też przejdę dzięki Tobie. Duch Święty mówi, idź za Jezusem, idź za Jezusem, a wtedy Twoje ciało nie będzie miało siły, aby Cię ciągnąć do piekła. Ono nie wejdzie do Królestwa Bożego, ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ono chce żyć, ono chce się wyrwać z tego jarzma, ono chce żyć dla siebie i ile by nie było czasu pielgrzymki, ono musi być ukrzyżowane. Jeżeli się wyrwie, narobi ci wiele bałaganu. Jest jeszcze czas łaski, jest jeszcze czas upamiętania, jest jeszcze czas, w którym mówisz, Panie, Ty umarłeś, abym był oczyszczony. Twoja krew oczyszcza mnie. Ciało chce koniecznie żyć, lecz Duch Święty przyszedł, aby pokazać nam to, czego oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nigdy nie wstąpiło. Abyśmy byli zachwyceni niebem, abyśmy byli zachęceni rzeczami niebieskimi, abyśmy byli zachęceni Chrystusem, który przyjdzie z nieba po nas. W ten sposób Duch Święty występuje przeciwko ciału, okazując nam rzeczy niewidoczne dla ciała, abyśmy wszyscy mieli w duchowym i fizycznym wymiarze jedne usta, które w uwielbieniu wyznają imię Jezusa Chrystusa. I naprawdę doświadczam, że jeżeli nasz język nie będzie opanowany przez Ducha Świętego, to nasze ciało opanuje go dla siebie i wtedy będziemy siali to, co chce piekło, a nie to, co chce niebo. Jesteśmy zawstydzeni z powodu naszego języka, ale dziękujemy Bogu, że jeszcze czas łaski trwa. Jest nam głupio wobec Boga, jest nam głupio wobec braci i sióstr, gdy znaleźli nas w głupocie ulegania ciału. Ale chwalimy Pana za łaskę, że możemy dzięki Jego ofierze opuścić miejsce głupoty, ulegania ciału, wstać i pójść dalej. Nie jesteśmy oskarżycielami wobec siebie, ale jesteśmy braćmi i siostrami, którzy mają nawzajem pokrzepić się Chrystusem i biec za Nim. Chcemy żyć. To jest od Boga, to jest Boże zwycięstwo w nas, że my naprawdę chcemy żyć. To jest życie wieczne, które jest w nas i ono nie chce ulec ciału, nawet takiemu, które wchodzi pod oskarżenie. Myślę, że wszyscy dobrze rozumiecie, o czym mówię. To jest naszym wspólnym ludzkim doświadczeniem. Ale zwycięstwem nieustannie musi napełniać nas duch zwycięstwa. Mogę zwyciężać. Mogę zwyciężać każdego dnia. Mogę się cieszyć, mogę być prawdziwie bratem czy siostrą dla innych. Mogę naprawdę doznawać, że jesteśmy jedno w Chrystusie. Jest to nasze wspólne doświadczenie i Jezus współczuje nam w tym doświadczeniu ciała, ale musimy przez nie przejść. Musi w nas wygrać duch Chrystusowy.
musi w nas wygrać zwycięstwo Chrystusa, dzięki któremu my jesteśmy już skruszeni przed Panem, a Pan może odnieść triumf i zwycięstwo w niemocy naszego skruszenia. W niemocy naszej jest Jego moc. I Paweł mówi, chcę być zawsze w tej niemocy, aby moc Pana przejawiała się we mnie. W liście do Efezjan Paweł modli się tymi słowami, przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Tak jak pustynia wypatruje chmur z deszczem, tak patrzymy na tę mądrość Bożą i na to, co ona nam ze sobą przyniosła. Jakub pisze, że mądrość Boża przyniosła nam ze sobą czystość Chrystusową, umiłowanie pokoju Bożego, łagodność baranka Bożego, ustępliwość robaka, miłosierdzie króla królów i pana panów, dobre owocowanie Ducha Świętego, uwolnienie od stronniczości i obłudy świata ciemności, kusiania sprawiedliwości w duchu księcia pokoju. Mądrość Boża szuka pokoju oraz dąży do niego i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jakub mówi, kto potrzebuje z was takiej mądrości, temu Bóg ją da. Jest to mądrość wybierania dobra, mądrość słuchania głosu Ducha Świętego, który doradza pokój, doradza miłość, doradza przebaczenie, doradza szczęście i radość i mówi, nie patrz pożądliwie na te rzeczy, które przemijają, ale patrz na Chrystusa. To jest twoja mądrość od Boga. Po co mamy patrzeć na to, co zabiło już niejednego człowieka i chce zabijać także nas? Patrzmy na Pana, który chce nas ożywiać każdego dnia dla chwały Ojca, a wtedy będziemy mogli zawsze być wdzięcznymi Jemu za wszystko. Paweł mówi, ja modlę się, aby tak było i aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wasza, do której was powołał w Chrystusie Jezusie i jakie bogactwa chwały są waszym działem, jako świętych Jego, w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wszystko dzięki Niemu w nas to jest piękne, prawda, umiłowani Pańscy? Możemy uwielbiać Pana, czcić Go i szanować w każdym czasie, dogodnym czy niedogodnym. Zobaczcie to. My musimy wygrać tę bitwę. To jest prawdziwy bój chrześcijanina. W liście do Efezjan w 6 rozdziale 10 wiersza czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Moc Jego działająca w nas, którzy wierzymy, spowodowała to, co jest potrzebne nam do zwycięskiej bitwy. Umacniając się w tej mocy, przywdziani w całą zbroję Bożą, toczymy bój nie z ciałem i krwią, bo kto toczy bój z krwią i ciałem, ten nadal jest pośród tego świata, gdyż tak toczą bój cieleśni ludzie, natomiast duchowi wyszli do innego boju. Do boju z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jak ten bój toczy z nimi, gdy one cię napadają i próbują zdobyć dla siebie poprzez kłamliwe myśli? Paweł mówi, w doświadczeniu mego życia wszystko poddaję Chrystusowi. Każdą myśl, która przychodzi, daję Jemu, bo On jest moim życiem, a ja już umarłem. To samo doświadczenie, które przechodził Paweł, jest naszym doświadczeniem. Gdy tylko będziemy o tym mówić, a nie jest codziennie naszym zwyczajem umacniać się w Panu i potężnej mocy Jego, to diabeł nas napadnie i zdobędzie. Może nie na zawsze, ale ten dzień, w którym zaniedbaliśmy umacnianie się w Panu, obróci się w zły dzień, z którego nie będziemy się cieszyć. Dobry dzień to jest taki dzień, choćby był najgorszy, w którym śmiało zwyciężamy w Chrystusie i nie dajemy się schwytać żadną pułapkę diabelską, bo wyznajemy Pana i sławimy Go i śmiejemy się i radujemy się w Panu, chociaż cała ciemność chciałaby, żebyśmy wyli ze złości czy z zawiści czy czegokolwiek innego. Mamy stać w mocy Pana. To jest prawdziwa bitwa i przeżywając tę bitwę wiemy, ile trudu to kosztuje, bo przez cierpliwość dopiero
dziedziczymy Boże obietnice na każdy dzień pielgrzymki. Kiedy sobie nawzajem chcemy pomóc w tej bitwie, to nigdy nie doradzajmy tego, co wypływa z ciała. Wystarczy jeden doradca, po co jeszcze drugi czy trzeci, którzy doradzają to, co ciało doradza. Ale raczej słuchajmy, co Duch do nas mówi. Albo co mówi mąż czy niewiasta Boża, którzy chodzą w duchu, którzy się poruszają w duchu, którzy radzą uniżenie, patrzenie na Pana. Niech Pan będzie w tym uwielbiony. Otwórzcie list do Galacjan, rozdział 4, wiersz 23. Pan przemówił, a ja pragnę go słuchać. Pan przemówił i głos jego jest słyszalny dla wszystkich dzieci Bożych. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Chcę wam powiedzieć, że jest w nas dwóch ludzi. Jeden to dziecko obietnicy, ten zrodzony w wolności według Bożej obietnicy, a zarazem i ten, który jest zrodzony według ciała. Ten zrodzony według ciała ma być martwy na krzyżu, aby ten zrodzony z obietnicy mógł żyć i obfitować. I widzimy, że ten, który jest według ciała, jest przeciwnikiem tego, który się narodził według Bożej obietnicy. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. To jest prawda i my tego doznajemy na samych sobie. Ten, który według ciała się narodził, jest przeciwnikiem tego wewnętrznego, który się narodził według ducha. Chcę tego, co dobre. Tak jak Paweł, który mówi, wewnątrz chcę dobrze, a ten zewnętrzny człowiek prowadzi mnie do złego. I teraz co może to zakończyć? Krzyż. I ja jestem po stronie krzyża. Ci, którzy wiedzą o tym, wydali swoje ciała na ukrzyżowanie. Galacjan 5, 13 do 15. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności. Nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Nie pobłażajcie ciału. Nie pobłażajcie temu wrogowi, który stale do was mówi, a teraz sobie pośpi, trochę odpocznij. No przecież nie musisz tak gorliwie pracować dla tego, którego nigdy nie widziałeś. Niech inni pracują dla ciebie. Teraz sobie poleż troszeczkę, teraz sobie skorzystaj z tego, że go jeszcze widzialnie nie ma i zrób mi trochę przyjemności tak po kryjomu przed tymi gorliwcami, którzy tylko napominaliby wszystkich do gorliwości w budowaniu się w dom duchowy. Tak i inaczej doradza to ciało. Ten wewnętrzny człowiek mówi, ja chcę żyć w świetle i chcę, żeby wszyscy mnie widzieli, że żyję dla Pana. A ten zewnętrzny mówi, schowaj się w cień. Po co inni mają cię widzieć? Jeszcze cię oskarżą, że jesteś pyszny. Pamiętaj, że twoje ciało i krew boi się cierpień krzyża i dlatego, a nie w trosce o twoje dobre imię, chce się chować w ciemnościach ze swoimi rzeczami. Widzisz sam, że ten wewnętrzny człowiek czuje się tak niemiło, jak ten zewnętrzny chce chować się w cieniu świata. Ten wewnętrzny mówi wtedy, to jest obrzydliwe dla mnie. Tak nie może być przed Bogiem. Bóg to wszystko widzi. A ten krętacz cielesność mówi, nie, to wcale nie jest takie złe. Przecież gdyby było złe, to Bóg by zareagował, a widzisz, że wszystko nadal jest tak samo, jak było. Ty jednak, bracie i siostro, wiesz, bo masz to wewnątrz siebie. On widzi. Wiesz to, że Bóg da zapłatę za wszystko, co uczynisz dobrego czy złego. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Żeby mógł miłować bliźniego, muszę umrzeć dla samego siebie, aby tak wychodzić do innych, jak Pan Jezus Chrystus wyszedł do mnie. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To jest ta walka ciała, szukanie czegoś dla siebie. Mówię wam, zostawcie wszystko. Pan mówi, jestem jak robak. My często mówimy o sobie dobre, fajne rzeczy, ale wystarczy, że tylko ktoś nadepnie na naszą ambicję albo coś nam niemiłego powie, a już się ten zewnętrzny ożywia i mówi, widzisz?
Dlaczego oni mają tak z tobą postępować? Czy jesteś od nich gorszy? Już się ożywia. Już by chciał się bić, już walczyć o swoje racje. A wewnętrzny mówi, jeśli ci uczyniono zło, pokona je dobrem. Jezus Chrystus jest twoim zbawicielem i wodzem i w nim masz pełne zwycięstwa działanie. Tylko nie trać wiary, ale wierz i działaj w mocy Ducha Świętego, który gotowy jest cię pocieszyć obrazem twego mistrza, zwyciężającego zło dobrem i nawołującego cię. Pójdź, miły mój uczniu, za mną i naśladuj mnie, bo ja jestem z tobą we wszystkich doświadczeniach twoich teraz i po wszystkie dni twojej pielgrzymki. Nasz Ojciec i ja miłujemy ciebie. Wygraj, mój miły bracie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem pokonaj. Lecz gdybyś uległ jeszcze złu przez większe zwracanie uwagi na potrzeby ciemności niż na głos góry, to niech cię ciemność całkiem nie pochłonie, oskarżając następnie w najgorszy sposób, że zawiodłeś swego Pana i On już nie chce ciebie znać. Pan nadal miłuje ciebie. I chociaż jest mu smutno z tego powodu, że dałeś się jednak pociągnąć złu, to jednak jego pełen współczucia głos mówi: wstań, sługo oszołomiony teraz przez ulegnięcie cielesności, i nie bądź bez wiary, lecz wierz mi, gdyż doświadczenie powtórzy się, ale ty już nie radź się ciała i krwi, radź się swego Pana i Boga, a wyjdzie zwycięsko z doświadczenia, bo do mnie wszystko należy, a ja chcę cię mieć zawsze wierzącego we mnie i czynnego w mojej miłości. Kogo posłuchasz? Jeżeli będziemy słuchać zawsze według wewnętrznego człowieka, w którym Bóg oczyścił sumienie od świadomości grzeszenia, to będziemy wstawać rano jak skowronki, śpiewając i chwaląc Pana. I nie będzie żadnego utrapienia na twoim sercu, bo twój duch będzie ochoczy dla Pana. Tak przejdziesz przez cały dzień i kiedy będziesz szedł spać, tak o zwycięzca w triumfie złożysz hołd swemu Panu za zwycięstwo, które odniósł w tobie, i położysz spokojnie głowę, wiedząc, że choćbyś nawet jej nie podniósł z poduszki, to jesteś gotowy odejść do Pana, bo nie nosisz w sobie niczego z tego ciała grzechu. Nie ma w tobie złości, spokojnie zasypiasz. Nie ma w tobie nienawiści, ani nie rozpatrujesz przez północy, ile ci krzywdy narobiono. Po prostu jesteś już wolny. Wolny, bo do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko nie pobożajcie ciału, bo ten zewnętrzny człowiek nie lubi być w takim pokojowym działaniu. On lubi mieć jakieś atrakcje, jakieś wydarzenia. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jeżeli będziemy słuchać Ducha Świętego, nie będziemy pobłażać żądzy cielesnej. To jest wielka bitwa, mówię wam. To tak łatwo się czyta, ale kiedy toczysz tę bitwę, to musisz zaprzeć się siebie i przyjąć to, co mówi do ciebie Pan i to, co ci daje. Jestem pewien, że Banian w swojej książce opisał bitwę, która toczyła się w nim, rzeczywiście w nim. On odbierał te wszystkie najazdy wroga, te wszystkie kłamstwa, te wszystkie rzeczy wymyślone przez diabła przeciwko niemu. My też mamy doświadczenia, przez które Bóg wykształca nas na obraz swego Syna umiłowanego. Bóg jest spokojny, bardzo spokojny. W czasie naszych doświadczeń, nawet kiedy nasze ciało gdzieś zaczyna wygrywać w doradzaniu nam, Bóg jest spokojny, bo On jest pewny swego dzieła w nas. To jest właśnie dla nas niezniszczalne zabezpieczenie. Bóg jest pewną ostoją, On się nie chwieje. On toczy bitwę i On w nas odsłania przez każde doświadczenie coś ze swego Syna po to, żebyśmy byli zwycięzcami dla Jego chwały. Tam, gdzie chcemy przypisać sobie chwałę, jesteśmy doprowadzeni do porażki, aby w następnych doświadczeniach polegać na dziele Jego Syna w nas, a nie na samych sobie. Właśnie w apostole Piotrze było to, co pozwoliło mu zwyciężyć. Założony został w nim obóz pański. Jezus został objawiony Piotrowi i Piotr mógł zwyciężyć ciemność wyznaniem światłości oświecającej jego serce. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.
I Pan mówi, nie ciało i krew ci to objawiło, Piotrze, ale Ojciec z nieba. Następnie Pan Jezus mówi do Piotra, a ty jesteś Piotr. Pan mówi, i ja cię znam po imieniu, Piotrze. Wcześniej byłeś Szymonem, synem Jonasza, według ciała i krwi, lecz teraz ja mówię do ciebie, że ty jesteś Piotr, Syn Boży we mnie, zrodzony nie z krwi i ciała, lecz z Boga poprzez objawienie mnie w tobie. Ja znam ciebie, jak ty teraz znasz mnie. I kiedy ja zasiądę na tronie chwały, ty zasiądziesz tam ze mną. I na tym obopólnym wyznaniu mnie przez ciebie i ciebie przeze mnie zbuduję kościół mój. I bramy piekielne nie przemogą go, bo znamy się już na zawsze, na wieczność. Ten głos Bożego objawienia, który dotarł do wnętrza Piotra i powiedział mu, to jest Chrystus. Mój Syn umiłowany tak samo do nas dotarł i od tej chwili staliśmy się wyznawcami Chrystusa, a On naszym. My wyznajemy Jego imię przed ludźmi, a On nasze przed Ojcem i aniołami Bożymi. Pan Jezus Chrystus wie, którzy to są Jego i On już dzisiaj wyznaje przed Ojcem imiona tych, którzy do Niego należą, tak jak wyznał imię Piotra. Umiłowani Pańscy, to jest dla nas tak wspaniałe, obopólne wyznanie i tak miłe Ojcu, że bramy piekielne nie przemogą Go nigdy. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. I na tej skale zbuduję moją społeczność zwołanych po imieniu i bramy piekła nie przemogą jej. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Jan 20, 23. Widzimy więc, że słowa, które Piotr usłyszał po swoim wyznaniu, odnoszą się do niego, jak i też do wszystkich, którzy wyznają imię Jezusa Chrystusa, a on ich imię. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Jan 17,14. Społeczność wywołanych ze świata nie należy już do Niego, lecz do Królestwa Jezusa Chrystusa i dlatego świat Jego władcę jej nienawidzi. Lecz przemóc jej nie może, bo ona zna Jezusa, a Jezus zna ją. O tę skałę wzajemnego poznania rozbijają się wszelkie ciemności, które nie przemogły w ciele Jezusa Chrystusa i nie przemogą też ciała Jego, którym jest społeczność przywołanych do Niego. Pan Jezus mówi do uczniów swoich, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.